Witaj, Łukaszu. Witaj, szczęść Boże. Szczęść Boże. Tak, wszyscy współbracia mnie poprawiają, żebym mówił szczęść Boże. No to nie, możemy od razu inaczej. No. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków, amen. Słuchaj, jak to jest z tymi dziećmi w kościele? Konkretnie wiem, że zajmujesz się przygotowaniem do pierwszej komunii dzieci. Powiedz, jak to jest? Może masz jakieś takie, wiesz, fajne myki, czy sytuacje, które cię zaskoczyły, nie wiem, rozbawiły, czy... Tak, pewnie to jest droga, którą Pan Bóg przygotował dla mnie, żebym też zdobywał świętość, bo tu sprawdzają się Jego słowa z Ewangelii, że jeśli nie staniecie się jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa. Okay. Czyli jeśli razem z tymi dziećmi nie będę się uczył i wzrastał, to po prostu nie wejdę do królestwa. I odkąd Pan Jezus stał się pasją w moim życiu, to no, każdy dzień jest niesamowity. I właśnie taką niesamowitością są przygotowania do pierwszej komunii świętej. Spotkania z tymi małymi dziećmi. Tak. I jest to zadanie, które po ludzku mnie przerasta. Okej. Nigdy sam bym takiego działania nie wybrał. Na pewno. Dlatego też wierzę, że to przygotował Jezus. On za tym stoi. I pytam Jezusa. Od tego zaczynam. Mhm. Tak? Zawsze zaczynam od tego, w jaki sposób, Panie Jezu, Ty ich byś przygotował? Co mam zrobić, żeby ich przygotować nie tyle do pierwszej komunii świętej, ale do wiary w obecność Twoją w Najświętszym Sakramencie, w Eucharystii? Mocne. No tak. To znaczy, żeby przygotować dziecko na spotkanie z żywym Bogiem, tak? Spotkanie osobowe. I tu oczywiście wszystko zaczyna się od modlitwy. Od zawierzania tych dzieci, oddawania, czyli ty modlisz się po prostu za te dzieci? Tak, ja się modlę za nie, proszę też innych o modlitwę w intencji tych dzieci i przede wszystkim pierwsze osoby, które proszę o taką modlitwę, to są ich rodzice. Przez dzieci mam kontakt z rodzicami i to mi bardzo pomaga. I mówię to rodzicom otwarcie, że bez was nie jestem w stanie przygotować dzieci do Komunii Świętej. I teraz to, co jest dla mnie niesamowite, to jak dzieci też naturalnie na lekcjach wchodzą w modlitwę. Każda katecheza to są określone tematy, zagadnienia, ale jeśli zabraknie tam modlitwy, to właściwie będzie tylko wiedza. To będzie przekaz intelektualny. Jakiś przykład taki, który w twoje serce uderzył mocno. Często zaczynamy modlitwę w taki sposób, że dzieci wyciągają ręce ku niebu, do góry i wołamy, by przyszedł do nas Duch Święty. Zapraszamy Go, bo Jezus nam Go obiecał. I też ten Duch Święty właśnie przemienia dary złożone na ołtarzu. To On sprawia, że tu jest na Eucharystii ciało i krew Chrystusa. I też wierzę, że ten Duch Święty właśnie w tym momencie przemienia serca dzieci i modlimy się potem w bardzo takim prostym schemacie. Najpierw dziękujemy Jezusowi. Dzieci mają wiele pomysłów na to, jak dziękować. Otaczający świat, rodzice, czyli dostrzegają szkoła. Działanie Pana Boga w świecie. Tak. Po prostu. I widzą je po prostu nawet w kanapce, którą jedzą. Tak? Super. Dalej przepraszamy za grzechy. Przepraszamy za popełnione zło, co w przygotowaniu do tego sakramentu jest bardzo ważne, bo przygotowując do pierwszej komunii, przygotowujemy się do pierwszej spowiedzi. Czyli dziecko nazywa konkretnie zło, które pojawiło się w jego życiu i na koniec prosimy. Wiara dziecka jest niesamowita, bo dzieci proszą o wszystko. I takim potwierdzeniem, które mam z zeszłego roku, jest chłopiec, który prosił o zdrowie dla swojego wujka, który był chory w szpitalu. Modliliśmy się w piątek, a w poniedziałek już dostałem od nich informację, że wujek po prostu wyszedł ze szpitala. Chwała Panu. Chwała Panu.